Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Niedzielne wybory przyniosły kilka zmian, jeśli chodzi o region i o miejsca, w których zasiadać będą burmistrzowie czy wójtowie. Są też takie miejsca, w których zmiany są wiekopomne, bo na przykład po raz pierwszy w mieście Limanowa rządzić będzie kobieta. Jolanta Juszkiewicz, burmistrz elekt Limanowej, razem ze mną w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam też również. Serdecznie. Ponad tak, prawie 60% poparcia udało się pani zebrać. Tyle osób postanowiło w niedzielę postawić krzyżyk przy pani nazwisku, co oznacza, że wybrano panią na burmistrza. Jak się pani czuje właśnie z tym, że władza będzie w pani rękach? Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo, bardzo dziękuję wyborcom, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję również wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli mi w kampanii wyborczej. No właśnie, bo to była grupa nie tylko tych, którzy startowali jako radni, ale podejrzewam, że komitet wyborczy był całkiem duży. Komitet jako sztab wyborczy oczywiście, który pracował na ten wynik. No ten sztab wyborczy wbrew pozorom był skromny, bo właściwie działały cztery kobiety. O, proszę, czyli jednak także kobiety przejmują władzę. Czyli idealnie. I udało się. Dokładnie. Pierwsza kobieta na tym stanowisku, no to też jest spore wyróżnienie. Wpisze się pani także do historii tutaj miasta Limanowa. Jakie będą te kobiece rządy w takim razie? Przede wszystkim na pewno nie będą to rządy rewolucyjne, a rządy ewolucyjne. Wiemy dobrze, że w Limanowej jest rozpoczętych wiele inwestycji, które oczywiście trzeba dla dobra mieszkańców kontynuować, ale też trzeba się po prostu zbliżyć do ludzi. Mhm. Ponieważ ja wiele głosów wysłuchałam w czasie kampanii wyborczej, objechałam też dokładnie miasto, wiem, jakie są potrzeby ludzi. Ludzie bardzo oczekują na remonty dróg wewnątrz osiedlowych, na kanalizację i na wodę. To są, czyli wodociągi. To są takie podstawowe potrzeby ludzkie i postaram się w jak największym zakresie te ich potrzeby zaspokoić. Niemniej jednak dla rozwoju miasta również ważne są inwestycje inne, czyli poprawiające, powiedzmy, jakość życia mieszkańców w Limanowej. Mhm. I myślę, że jeszcze do tego wątku, tego co będzie się działo, wrócimy, a jeszcze zatrzymując się chwilę na samym wyniku wyborczym, była bardzo duża frekwencja. Okazuje się, że ponad 55%. No właśnie, to oznacza, że rzeczywiście Limanowianie ruszyli do urn. Jak pani ocenia tę sytuację? Chyba też taki wyjątkowy moment. No bardzo się cieszę, że ludzie biorą sprawy w swoje ręce, oddając głos na ludzi też zaangażowanych w życie, powiedzmy, naszego miasta. Ja od wielu lat pracuję w samorządzie. Byłam radną, przewodniczącą Komisji Oświaty. Byłam również prawie dwie kadencje przewodniczącą Rady Miasta. Starałam się zawsze być blisko ludzi, rozmawiałam z nimi, nawiązywałam kontakty. Nie wszystko im się podobało, chociaż nie można powiedzieć, że za obecnego burmistrza nie nastąpiło wiele dobrych zmian dla naszego miasta. Mhm. I będę kontynuować wiele rzeczy, ale postaram się być bliżej ludzi. No właśnie, czy to w takim razie stoi też za sukcesem, za tymi 60% głosów?
Myślę, że tak, bo ludzie właśnie narzekali na relacje, na kontakt z urzędem i chcieliby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w mieście. Mhm. Kontakt z urzędem, ja tutaj przeglądając też pani kampanię wyborczą prowadzoną także w mediach społecznościowych, zauważyłam właśnie jeden z takich postów, który dotyczył zmian w urzędzie, właśnie nawet kwestii obsługi mieszkańców. To chyba jest jedna z tych zmian, które będą wprowadzane. Tak? Będą wprowadzane na pewno. Urząd będzie otwarty dla ludzi. Ja też postaram się być z nimi w kontakcie na co dzień. Oczywiście w miarę możliwości, bo jednak pełnienie funkcji burmistrza to nie jest przebywanie cały czas w swoim gabinecie. Ale myślę, że się porozumiemy i że uda się nam kontaktować nie tylko, że tak powiem, przez szklany ekran, ale również osobiście. Mm-hmm. Tutaj też pani powiedziała o takiej ważnej rzeczy, że za czasów oczywiście tych prawie 14 lat, bo od 2010 roku rządził burmistrz Władysław Bieda, też sporo się wydarzyło. Pani też tworzyła te czasy, bo przecież przez wiele lat startowała pani także z listy tutaj pani poprzednika. Wiemy, że zmiany nastąpiły chyba w ostatnich latach tak naprawdę. Tutaj się odwróciła sytuacja troszeczkę. To znaczy pierwszy raz startowałam z Komitetu Wyborczego o Lepsze Jutro, do którego wróciłam. Natomiast przez dwie kadencje startowałam z komitetu pana burmistrza Władysława Biedy. Rzeczywiście tak było. W pierwszej kadencji, jak byłam przewodniczącą Rady Miasta, ta współpraca układała się dość dobrze. Trudniejsza była druga kadencja, ale nie było to jakieś takie, że tak powiem, nie do wytrzymania, powiedzmy, ze sobą. Nie było takich sytuacji. Niemniej jednak pan burmistrz ze swoimi radnymi podjął decyzję o odwołaniu mnie ze stanowiska przewodniczącej rady, co jest, że tak powiem, w demokracji rzeczą normalną. Niemniej jednak uważam, że forma była fatalna, bo można było to zrobić trochę inaczej. Na pewno bym odeszła i podziękowała za wszystko. Natomiast zrobiono to, zwołując sesję na wniosek, którą zresztą jeszcze ja zwoływałam. No i na tej sesji odwołano nie tylko mnie, ale również przewodniczących komisji. Zrobiono taką, że tak powiem, rotację dziwną, bo nauczycieli usunięto z komisji oświaty, którzy się na tym znają. Mhm. Ale tak czasem w życiu bywa. Ja po prostu nawet wtedy powiedziałam, że nie będę startować na burmistrza miasta. Właśnie miałam pytać, czy to zdecydowało o tym starcie i wyrosło tutaj wtedy. Jeszcze nie to, tak, bo jeszcze po tym odwołaniu w ogóle nie dopuszczałam takiej myśli do siebie, tylko potem po spotkaniach z ludźmi, ludzie po prostu bardzo mnie zachęcali, wręcz prosili, żebym podjęła taką decyzję, która nie była dla mnie łatwa. Ja po prostu podniosłam rzuconą mi rękawicę. Tak byłam zorientowana, że jest gdzieś pół na pół, nie? Mhm. Zwolenników i przeciwników. I udało mi się przekonać właśnie 60% ludzi do mojej osoby i do mojego, no powiedziałabym, skromniejszego programu, jak program pana burmistrza. Mhm. Patrząc na lokale wyborcze, na komisje, z których spływały głosy, w zasadzie w większości ma pani przynajmniej 50% głosów, co oznacza, że w zasadzie wszędzie pani wygrała, tak można powiedzieć, w mieście. W jednej komisji przegrałam, dotyczy to osiedla nad Torami, natomiast
uważam za nasz wspólny sukces, bo tam właśnie w tym osiedlu wprowadziliśmy naszego radnego, pana Zbigniewa Oleksego. Czyli Jolanta Juszkiewicz nie zebrała głosów, ale radny za to zebrał. Radny zebrał. No właśnie, bo tutaj jeszcze warto powiedzieć o sytuacji w Radzie. Ma pani 6 swoich radnych, czwórkę weszła z komitetu Limanowska Wspólnota Samorządowa, czyli komitetu pana Władysława Biedy. No i 4 osoby mamy niezależne. Czy ta współpraca z którymi z tych radnych się pojawi? Bo w większości póki co nie ma, więc pewnie współpraca, żeby podejmować decyzje, będzie potrzebna. Trzy komitety, te właśnie, że tak powiem, jednoosobowe, rozmawiały ze mną i zadeklarowały współpracę. Jeżeli chodzi o radnych z wspólnoty samorządowej, znam ich wszystkich bardzo dobrze. Mam o nich też dobre zdanie. Są tam osoby też takie godne zaufania. Myślę, że ta współpraca się uda i utworzymy dobrą radę i wszyscy ręce na pokład i będziemy pracować wspólnymi siłami dla dobra naszego miasta i naszych mieszkańców. Jaka będzie pierwsza decyzja po już zaprzysiężeniu, w momencie, kiedy już usiądzie pani w gabinecie burmistrza? Czyli jak już złożę ślubowanie i usiądę w gabinecie burmistrza, no to myślę, teraz jestem właściwie na etapie rozmów prowadzonych o powołaniu wiceburmistrza i myślę też nad osobą znającą się, która poprowadzi i zajmie się inwestycjami. Mhm, czyli pierwsze to środowisko najbliższe tutaj będzie wyznaczone, prawda? Najbliżsi współpracownicy się pojawią. Tak, tak. A będą zmiany personalne, bo to zawsze ciekawi też mieszkańców, szczególnie po tak długich rządach, no ponad prawie 14 lat, więc pewne zmiany być może w urzędzie także zajdą pod tym kątem. No tak jak ja, jak już wcześniej powiedziałam, nie planuję żadnej rewolucji, nie planuję zwolnień, także, że mam nadzieję, że doświadczenie pracowników zostanie właściwie wykorzystane, bo trudno po prostu zmieniać wszystko i wszystkich, bo przecież nie wszystko było złe, a ludzie z natury są dobrzy. Także jak się z nimi rozmawia i dobrze współpracuje, to potrafią pracować. Mhm. Program, z jakim szliście do wyborów, jest oczywiście złożony z kilku różnych punktów, czy to inwestycje, ochrona środowiska, sprawna komunikacja, z tego co pamiętam, no wiele, wiele innych, także związanych z oświatą. Poza właśnie tymi pierwszymi rzeczami, z czym się pani będzie chciała zająć też w pierwszej kolejności już po pracach takich podstawowych w urzędzie? No będę chciała się przyjrzeć dokładnie organizacji urzędu, potem sprawdzić wszystkie te rozpoczęte inwestycje, na jakim są etapie, jakie zostaną zobowiązania przejęte, które trzeba będzie kontynuować. Bacznie się będę przyglądać też pracownikom, jak to wszystko się wykonuje i mam nadzieję, że przewrotu żadnego nie będzie. Mm-hmm. A najważniejsza inwestycja, jaką sobie pani stawia, najważniejszy cel na tę kadencję, czy jest taki? Uważam, że taka inwestycja najważniejsza, najtrudniejsza to jest budowa tego mostu, który praktycznie można powiedzieć jest już wybudowany, łączący ulicę Sikorskiego z ulicą Józefa Marka i Zygmunta Augusta, ponieważ tam jest taki mały konflikt własnościowy. Myślę, że uda mi się tutaj porozumieć z tymi ludźmi. Uda się to dobrze, że tak powiem, zakończyć bez jakichś drastycznych spraw, bez eksmisji ludzi. Tak, przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam.
No i po prostu, żeby, ponieważ jest to inwestycja dość kosztowna, ale na którą są środki z Polskiego Ładu i nie może być zagrożona, żeby pieniądze nie przepadły, bo przecież to są ważne rzeczy dla mieszkańców. A oprócz tego inwestycje w drogi, kanalizację, sieć wodociągową, to też pani podkreślała tutaj na początku. Bardzo, bardzo ludzie oczekują, zwłaszcza tam, gdzie nie ma wody do dzisiaj, więc czekają na wodociąg, czekają od 14 lat, a nawet powiedziałabym, że więcej. I tutaj będę chciała stanąć na wysokości zadania. Bardzo czekają na te drogi bardziej boczne, bym powiedziała, niekoniecznie te centralne. Także też będziemy myśleć nad tym, jak to zrealizować i jak uzyskać środki właśnie na te mniejsze drogi. No i oczywiście jest wiele dróg do zrobienia, gdzie tereny zostały przejęte przez miasto, ale drogi nie są jeszcze wykonane. No pewno wszystkiego nie uda się zrobić. Trzeba ustalić, tak, od razu, pewne priorytety i powoli dążyć do celu. A oczywiście o tych realizowanych celach będziemy mówić jeszcze na naszej antenie. Dziś moim gościem była Jolanta Juszkiewicz, burmistrz elekt Limanowej. Dziękuję bardzo Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.